No ale dobra, zobaczmy, co tutaj nam ona powie. Co jest? Aha. Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś o Vidiwan? Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, Vidiwan, to jest Gris. Hej, Gris! A to co? Złaź z mojej stopy, no! Złaź mi stopy już! Uciekaj stąd, won! To jest Vidiwan. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest! Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. Och, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Kal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. Z wielkim bólem donoszę, że zarówno zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór. Myślałem, że wracając tutaj, coś będziemy mogli... Bardzo. Jestem zajęty. Aha. Muszę wymyślić obiad. Okej. Okay. Hej, Gris, co to jest? Co? Nie widziałeś nigdy terrarium? No, ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce. Ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody? No jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem, wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę. Dobra. Zobaczmy, coś tutaj jeszcze możemy zrobić. Liczyłem na to, że po powrocie tutaj będziemy mogli, no nie wiem, jakoś zdobyć te kolor, nie, emiter, to zostawiamy chyba, aczkolwiek. To zostawimy, to raczej jest ok. Dobra. A my tu mieliśmy jeszcze pod tabem bodajże możliwość personalizowania jeszcze robota plus statku, ale teraz tego nie ma. Biegać nie możemy po statku. Moglibyśmy z powrotem wyjść, ale no, czy to jest sens? Nie wydaje mi się. To zaraz. Sir, czy ty w ogóle czujesz moc? Tak, ale nie otwieram się na nią.
Odpycham ją. Ty powinieneś robić dokładnie odwrotnie. Wiesz co? Przypomniała mi się jedna rzecz sprzed czystki. To było bolesne, ale odnalazłem wtedy część siebie. To dobrze. Znów uczysz się otwierać na moc. Dlaczego tak mówisz? Bo wiem, jak to jest żyć bez niej. Dobrze. Będę się starał. No i tutaj już chyba nic nie mamy. Dobra, chyba spadamy stąd faktycznie. Ja tu już nic więcej nie myślę. My jesteśmy na Bogano i mamy lecieć na to Zefo całe, ale Datomira ponoć, tam coś tam możemy jeszcze zrobić, jakieś... inne planety. R, leć na planetę. Datomira? Serio? Okej. Ustalam kurs na... Czekaj, lecimy na Datomirę? Dziwne, że Cordova tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Na miejscu nawet nie wychodzę z modliszki. Czerwone słońce pewnie szkodzi skórze. Tu niegdyś był dom potężnej grupy władającej mocą, znanej jako Siostry Nocy. Władały mocą? Co, jak Jedi? Nie. Wiedźmy służyły tylko sobie. Ich moce opierały się na oszustwie, iluzji i manipulacji. Jak ktoś, kogo znałem. Podczas wojen klonów Siostry Nocy dobiły targu z Lordem Sithów, który je zdradził. W końcu niemal wszystkie zostały zgładzone. Datomira to groźne miejsce. Bądźmy ostrożni. Tyle to akurat wiem. Okej, Siostry Nocy z Datomiry. Zbliżamy się do naszego koszmarnego celu. No to siadaj, młody. Bądź ostrożny. To śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Daj mi chwilę. To było za jakieś strzałki? Wiesz coś na temat Sióstr Nocy z Datomiry? Poczekaj chwilę. Aha. Później pogadamy. Okej. Okay. No dobra. Tutaj pamiętam, że z gameplaya, że tutaj niewiele da się zrobić. Dobrze, że tam nie staliśmy. Ale tyle, co możemy, to zrobimy. Co to jest? Raczej nie będzie przyjazny. Damn. O, co tam masz? Wodziec jakiś. A, da się tu wejść. Au. Masz coś? Tu nic. Tu nie wejdziemy, ale dobra. No, spokojnie. O kurde, jakieś kokony. Kokony umarłych, pięknie. Nazwa, myślę, że zachęcająca. Tu chyba nic nie możemy, nie? Niestety nie. Oho. Myślałem, że ten kokon mogę rozwalić. O kurde, zaraz spadniemy.
O fuck. Próbuje się do mnie dostać, kurde. Nie umiesz po schodach chodzić? To ciekawe zjawisko. Oj, chyba tu już umiem wchodzić. Ta. Troszkę on się tutaj baguje. Wow. Ty, ale ja tam do ciebie... A, nie mogę wskoczyć. Mu radę. Nie było łatwo na pewno. Pomniejszy nydak. Nie chciałbym zobaczyć powiększego. Tu nie wejdziemy. A, po tym można biegać, ale... Ale do góry nie da. O! O! Wow, 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 wow. Moment, moment. Nie wiedziałem o takich rzeczach. Że tak można. Ciekawe. Co bardzo nie ma. Tu mamy liany, ale jeszcze zanim tam wyjdziemy. Tutaj mogliśmy też wejść. Nie, tutaj też nic nie będzie. Dobra. Ognisko. Jeszcze się pali nawet. Mamy skrzynkę pierwszą. A, no dobra. Co to BD1? Zdobyto nową skórkę DB1. Ja myślę, że zostawimy go w tym, co jest. Baza danych, personalizacja... Poncho. Nie, to zostawimy to, co mamy. Tak. I statek też sobie zostawimy taki, jaki jest. Dobra. Moglibyśmy tam przeskoczyć. Tylko pytanie, czy ja tutaj wszystko sprawdziłem. Bo tam jak przeskoczymy, to już chyba nie wrócimy. Tutaj. Znaczy wrócilibyśmy, ale trzeba by było... Tędy nie przeskoczymy. Ale tam byśmy musieli się dostać, kurde. A, tu po ścianie, dobra. Okej, mamy to. Wyczuj echo. Czono slalem deni telori oli jej. Siostra nocy, praktykująca rzemiosło. Szkolenie sióstr nocy. Dobra. Jeszcze sprawdzimy sobie. Nie, tu już nic nie ma. A na drugą stronę... Aha, aha. Tam nic nie ma, tu nic nie ma. Kurde. O, da się to rozwalać, ale co nam to daje? Chyba nic. Dobra. Czy tutaj coś mamy? Nie. Stamtąd byśmy przyszli, gdybyśmy skoczyli wcześniej. Ach,
kurde. Dobrze, tutaj przetnij. Odblokowano skrót. Dobra, dobra. Czyli stamtąd po zejściu będziemy mogli od razu wejść na górę. Tam chyba na dole jeszcze wszystkiego nie przeszukałem, ale spokojnie. To w swoim czasie wszystko. Co tutaj mamy? Ostrzeżenie? Złowieszcza podobizna. Tu mamy skrzynkę, ale no to samo co wtedy. Trzeba naprawić łącze komputerowe, skorzystać z tego urządzenia. No tym powinien według mnie się BD1 zająć, a nie my, kurde, w jakiś sposób. Gdzie ty lecisz? O! Czyli Zefo tu byli. Dziwne. To miejsce jest opuszczone, ale... Wynoś się, Jedi. Jesteś siostrą nocy. Słyszałem, że zginęłyście. Nie wszystkie. Nie masz wstępu na Datomirę. Odejdź stąd. Przykro mi, nie mogę, ale może sobie pomożemy. Szukam... Chwila. Nie jestem wrogiem. Twe czyny temu przeczą. Zaraz. Nie jestem tu, żeby... Przeciwnik! Dobrze. Tylko na tyle cię stać? Spróbuj się ze mną, Jedi! Wracaj tu! Gotowy na śmierć, Jedi? Zdobyto punkt umiejętności. O? Skalowanie. Wojownik Braci Nocy. Tak się oni zwą. Dobra, skąd my przyszliśmy? Nie stąd, czekajcie. Tędy żeśmy weszli, nie? Tak. Tu nic więcej nie ma. Tak, żebym coś... Dobra. Sprawdzić, przeskanować i tak dalej. Tu mamy drzwi, ale są zamknięte. Drzwi są zamknięte od drugiej strony, dokładnie. Mamy linę i tylko za pomocą liny mogliśmy się dostać na drugą stronę. Tylko, że ja jeszcze na samym początku nie zrobiłem wszystkiego, ale dobra. Mamy miejsce, gdzie możemy rozdać punkt nasz, który dostaliśmy. Idealnie zresztą. Drzewko umiejętności. Ulepszone spowolnienie. Ja bym chciał wreszcie odpychanie czy coś takiego. Uderzenie z doskoku. Lepsze blokowanie. Poprawia umiejętność defensywne cała kala, dzięki czemu blokowanie ataków powoduje mniejszy spadek wskaźnika wytrzymałości. Ja nie jestem najlepszy w walce, więc może to się przyda. Przytrzymaj spowolnienie pozwala Kalowi wydłużyć czas jego trwania. Nie, bez przesady. Tego my raczej nie potrzebujemy. Weźmiemy sobie to chwilowo. A później polecimy tutaj w te z doskoku. Tutaj. No i dobra. Czy tu coś mamy do sprawdzenia? Tu byśmy raczej... Ja nie widzę, ale coś tam jest, nie? Że na dole byśmy mogli tam coś eksplorować, ale to
raczej skakać tam nie będziemy. A, kolejni. O, what the? Nie pozwólcie mu robić uniku. Nie uciekł. Zagrożenie znowu. Gdzie twoje umiejętności? Więcej braci nocy. U góry jeszcze jest. Pokaż te sławne zdobycie. Dobra, zerknę. Sprawdzam. Oto! Spróbuj się ze mną, Jedi! Tylko na tyle cię stać! Jak widać, stać mnie na więcej. Tego się nie da rozwalić. Oby na górę. Tam jeszcze wszystkiego nie przeszukaliśmy, ale... Intrus! Już prawie! Strzelać uważnie! Strzelaj! What the? Kal. Przywracaj. W chwili śmierci tracisz wszystkie PD zdobyte od chwili zyskania ostatniego punktu umiejętności. Dodając obrażenia wrogowi, który cię zabił, odzyskasz utracone PD oraz uzupełnisz swoje zdrowie, moc i maksymalne na poziomu. Nie miał z nami żadnych szans. Odrodzenie. Znaczy trochę trwa, obserwuj... Aha, kurde, po toku mamy leczenie przecież, nie? O matko. Ajajajaj. W którym miejscu będziemy? Dobra, tutaj. Tam na dole. Ten ból jest. Nie odpuszczać. Dobra, ja miałem na myśli, że tutaj jeszcze nie sprawdziłem wszystkiego. Ale te drzwi chyba są zamknięte, tak? Czyli tak czy siak musimy iść tam, gdzie szliśmy. Tu nic kompletnie nie mamy do sprawdzania. Dobrze, to teraz ja jestem pewien w 100%, że tu możemy iść. Trafię cię. Musisz się bardziej postarać. Dobra. Tu nic więcej nie było. Tylko mi przeszkadzasz. BD1? No i pełne HP, kurde. Porobiony, kurde.
Tam się wskoczyć nie da. O ty kurde. Skrzynka. Hej! O, coś tam było. Nowe malowanie modliszki. O kurde, no. Ale wy się długo zbieracie do tych strzałów. No i gitara. Come on! Shoot me! Noż, co za... Nic tu nie widzę. Kurde, to jest ten pocisk taki, którego się nie da odbić. Dobra. Tu nic nie ma. Okej. Nice. Łatwo. Tu nic do skanowania nie mamy? Nie, dobra, bo tych znaczków jest pełno, widzę. I gdzie my to są? Okej, jesteśmy wyżej. Tylko tak, jeszcze tutaj. Aha, tam byśmy nie doskoczyli chyba. Stąd. Nie. Musimy iść po prostu dalej. To ciekawe. No czemu on sobie poszedł? Szybko. Wreszcie jakieś kombo weszło, czy coś takiego. Wracaj tu! Znalazłeś coś, Billy One? No jak to za miecza świetlnego. No mi tu generalnie... O! A, X-em w ogóle się ten... otwiera miecz i zamyka. I są drzwi, odblokujemy sobie w takim razie skrót. Odblokowany skrót, dokładnie tak. I idziemy dalej chwilowo. O, to kto?